Witam Was tutaj, cześć, cześć, zapraszam Was na pierwszy odcinek z kolejnego scenariusza, bo jakby to zauważyć, ostatnio to nawet dosyć często zaczynamy nowe scenariusze. Ale dobrze, ostatnio po prostu zepsuty, teraz mi się nie udało, jeden wygraliśmy, czas na jakiś kolejny, który możemy wygrać. A dzisiaj zagłosowaliście na odkorkowanie miasta, czytamy sobie zaraz o co chodzi w tym scenariuszu. Mam nadzieję, że będzie fajny, możecie pisać jaka powinna być nazwa miasta do scenariusza. No i tak. Wprowadzenie na prostą komunikację miejską może być prawdziwym wyzwaniem. Wygląda na to, że poprzedni burmistrz Jabłonna nie miał zielonego pojęcia o planowaniu efektywnych połączeń komunikacyjnych, a miasto potrzebuje bohatera, który zaprowadzi porządek na drogach. Warunki zwycięstwa: natężenie ruchu powyżej 82%, liczba ludności ponad 35 tysięcy, warunki porażki: liczba ludności poniżej 25 tysięcy lub rozegrać 200 tygodni w grze. Ok, czyli to taki trochę czasówka. Trzeba to szybko skończyć. Trochę jest surowców, a ma, już bez zbędnego gadania. Zaczynamy. Wiesz, tutaj nic już nie jest zepsute. Tak jak to było zazwyczaj wcześniej. Ale, dobra, lecimy. Zobaczymy. Zobaczymy, co my tu będziemy mieli. I wczytuje się i wejdzie to nam. Czy nie wejdzie? Jest. Dobra, cicho. Komunikat historii. Ruchu liczny, ostateczna granica. Poprzedni burmistrz Jabłonna w sposób ewidentny zaniedbał sieć połączeń drogowych. Czy jesteś w stanie naprawić jego błędy? Myślę, że tak. Ale zanim to, to tak. Po pierwsze, co to nazwy dla na miasta. I pierwsze, co ja tu widzę. I to już jest straszne. Zero dzielnic. Dobrze. Zacznijmy od podstawy. Tu muszą być dzielnice. No, tak. Jakaś podstawa musi być w tym mieście. Chociaż widzę, że może jej tu trochę nie być. Ojojoj. To będziemy dzisiaj musieli trochę nad tym popracować. Bo ja jednak dzielnice wolę, żeby były, tak? To jest chyba największy pędzel. I tak widzę, że całkiem długo idzie. Nazwy dla dzielnic, jak chcecie, możecie pisać. Nazwy dla autostrad, dróg, dla wszystkiego, co się znajduje w tym mieście. Proszę bardzo. Tu krematoria. No, ktoś ewidentnie skopał to miasto. I to dosyć brutalnie, powiedziawszy. Dobrze, a zaraz tym się zajmiemy. Tu jest kolejny przemysł. Te przemysły to w ogóle tutaj jakieś są strasznie też skopane, bo no zobaczcie, jakie to jest. No, widać, że tutaj to jest. Nie ma w ogóle pieniędzy, tu nie będziemy zarabiać. Na tej mieście. Znaczy, jakieś zarabiamy teraz, krocie. Czy nie, no jest 19 tysięcy, to może nie takie krocie, ale. A, to był średni, to już wiemy, czemu tak było, no to szło, no. Dobrze, tu promy puścimy. Tak, tu aż się prosi na promy. I ja tu zaraz wyłączę. To ma wyłączyć, czy nie wyłączyć? A, jedna dzielnica była. Okej. No dobra. Czekajcie. Tu sobie zrobimy nową dzielnicę. Na tą część. I ogólnie to dosyć dużo przemysłu on porobił. Ja bym tyle chyba nie porobił. No i nie wiem. Jakoś mnie by to nie pociągnęło. Tyle przemysłu. No nie wiem. Dobra. Mamy już jako taką dzielnicę. Teraz pytanie. Pewnie tutaj. Tak, tu jest przemysł leśny. Zobaczmy, jak jest zysk. Pierwsze, co możemy zmienić, to będzie przemysł rolniczy. Proszę bardzo. Dalej, bo to jest też na rolniczy się składa. Dalej nie ma zbytnio. Tu jest leśny, ale trochę brakuje już im surowców. Dobrze, i tak. Pierwsze, co to sobie zwykniemy na korki. Sytuację korkową, może to od tego powinniśmy zacząć. 62% nie jest aż tak tragicznie. Choć, co prawda, tak. O! Co tam ma być? Dobrze. Wiem, że jestem na pauzie. Ale chwilę chcę być na pauzie. Zerknijmy sobie warunki porażki. Okej, czyli tutaj jesteśmy całkiem nieźle. Nie możemy zejść do 25 tysięcy, czyli nie może być żadnych katastrof. Okej. Dobra. To tak. Katastrofy są w opcjach. Dobra.
I tak, kolejny kamień milowy. Będzie już blisko, będą to stepki. Dobrze. I tak. Pierwsze co, to te ścieki mi się tu bardzo podobają. Ale... Zaraz, chwila, pogubiłem się. Myślałem, że tutaj też są ścieki. Ale tu musi być jakieś źródło wody chyba. Czekaj, to nie jest ściek. Co nie? Czekaj, to nie jest... A, tak w ogóle to mi padło, że w każdej chwili, ale... Gdzie jest zanieczyszczenie? Tu jest zanieczyszczenie. Nie, to nie jest ściek. Tu jest ściek. Dobrze, najpierw zwalczmy ścieki. W sensie, to tutaj, to mi się podoba. To takie będzie fajniejsze. Czyli dwa rury nawet. I tak. Dawaj. I dawaj, tyle powinno ci wystarczyć. To sobie też wywalimy. Bo jak mają mi tu pływać promy, to ja chcę, żeby one po czymś ładnym pływały, a nie po takim... Nie wiadomo czym. Tak swoją drogą, czekajcie. Aż zobaczę. Czy my do tego możemy podciągnąć promy? To byłoby akurat dosyć dobre. Możemy. O ty kurwa. Ja... Brak funduszy. Ciekawe czemu. A czekajcie, nie możemy zejść poniżej... Co, tak z ciekawości? Nie, możemy zejść. Okej, okay, dobra. To tak, to nie, to my sobie to przestawimy. Dawaj wodę jeszcze raz. I tak, włączmy sobie czas. Bo musimy zarabiać. Nie aż tak szybki. Sobie tak, wyburzymy. Zaraz zacznę malować na ścieki, ale dobra. Zbyt stronę zboczę. Jakoś jak tam postawiłeś, to było dobre. Nie wiem, czy trochę nie przesadzam tutaj z tym. No, dobra, już pójdźmy już w to. Czyli co, będzie jedno tu. A, to mniejsze z tym. Po prostu niczego teraz nie będzie. No to jeszcze lepiej. Dobra, to obkręć tych. Ja bym chciał bardzo, żebyście mi tutaj tu dawali ścieki. Ale widzę, że coś nie chcecie. Dobrze, po pierwsze podłączmy tamtych, bo ci zaraz nam tu eksplodują, jak będą mieli dużo wody. Było. Dobrze, i tu podłączmy pierwsze ścieki. Ale tak. Okej, okay, tu już zaczyna to spływać, więc będzie można postawić. O, było. Coś tu było. Jest, będzie. Dobra. Prąd trochę zepsuliśmy. Dobra, powiedzmy, że tak powinno. W ogóle te kable tutaj zniszczyć. Ogólnie te kable trochę jest za dużo, ale dobra. Tak, miasto dybie, bo nie ma ścieków. Oj, rzeczywiście trochę nie ma ścieków. Dobra, to ci pomoże i tak, z tym będzie teraz problem, żeby tam postawić. Jest brak funduszy, zacznijmy od tego. Dobra, jeden taki tutaj można byłoby postawić w sumie. Ale potrzebne są 3000, dobra, przyspieszmy sobie czas. Wiem, że nie zaczynam od tego, czego nie powinienem robić teraz, w takim momencie. Dobra, zanim to postawmy sobie... Poczekaj, tu pasuje jego. Po co ja tu... Ja go tu chcę przenosić. Ale... To będzie... To jest boskie, patrzcie na to. Tu bym kolejny wstawił. Wymagany brzeg. Masz brzeg. Powiedzcie mi, czy to nie jest świetne? Dobra, tutaj jeszcze tak nie będziemy źli. I tych tu po prostu podłączymy. Dzwonić czas, już, spokojnie. Tak, zaczynamy od statków dzisiaj tutaj też znowu. Dobra, dawaj tu gruntówę. Gruntową nawet nie można... Ej no. Dobra, nie. Nie to nie, ścieżka. Gruntowa ścieżka. To już musi być. No tu trochę tych podtapia, fakt. To może być faktem. Więc tych tu sobie odsiedlimy. A,
tak po tym lesie. Tak. Dobra. To trochę trzeba podkręcić tu, gdzie chcemy. Czyli dotąd. I może być. Zobaczcie, w budynek wchodzi ścieżka. Może być, może być. Dobrze, a teraz już tak zupełnie na poważnie. Trzeba ściągnąć wodę. W sensie tak, żeby statki mogły tutaj podpłynąć pod górkę. Ja szczerze w to wątpię, żeby mi się to udało, to co ja teraz robię, ale grunt to dobra zabawa, tak? Oczywiście tak tutaj mieszkać, bo ja raczej jakoś zbytnio nie. Dobrze, a teraz już zupełnie na poważnie. Dostawmy tutaj statki dookoła miasta tutaj. W sensie, że kolejny przystanek byłby gdzieś na przykład tutaj. I po prostu byśmy ich podłączyli sobie. Mucha! Won! Okej. Okay. Tutaj i... To były domki, to... To niech będą już domki. Tu w ściekach też czemu nie. Coś kable... Co, coś tu było... A tak, tutaj kiedyś były ścieki. No! Nie masz prądu. To nie jest dobry jest początek. Ale jest to jakoś tak już... A, tam jeszcze. Ale teraz już powinno być dobrze. Dobrze, jest problem ze śmiećmi. Śmieciami. Chyba nie wiem nawet czemu. No trudno. Mówi się trudno, tak? Raz się żyje. Śmieci na razie mnie nie interesują. Dopóki się nie wyprowadza się, to nie interesuje. Dalej. Kolejny przystanek mógłby być rzeczywiście na drugą stronę. W sumie to mógłby być jednocześnie i tu, i tu. Znaczy na prawej jednocześnie, tak? A, że na przykład tu. I teraz... I teraz jest problem. Bo mamy ten mostek tutaj, który trzeba niestety wybrać. Gramy w grze. No ja to tak tu się... 3 tygodnie już gramy. O, ajajaj. Przez co to jest zajęte miejsce? W ogóle tutaj to też mi się nie podoba. Dobra, no i tak, tu podniesione to jest. I tu już... Dobrze, może najpierw zacznijmy od tego, żeby tutaj tę wodę to po prostu pociągnąć, bo to stąd będzie płynąć. No nie gadaj, że nawet autostradę trzeba będzie przesunąć. No nie gadaj. Nie mam tak jakoś środkiem. Tu. Co to ma znaczyć? A może tak tędy? Dobra. Nie, to się później tym pokręcimy. Tu po prostu nie ma wody, tak? To co tu płynie? No coś tu płynie, ale na razie to nie jest woda. O! Tak, te statki to... To jakby wyglądałoby mi na ściek. Czy to jest... Znaczy, no wiem, że to nie jest ściek, ale... W ogóle tutaj ta woda też jest w ciekawym miejscu pobierana. Dobrze, ale tak, bo tu był tu mostek. Ja go zlikwidowałem. I teraz się zrobił to pewnie kompletny teraz paraliż. Więc ja go na razie przywrócę, ale już w odmienionej formie, a mianowicie... Po pierwsze, to jest autostrada. Po drugie, zmieńmy tutaj sobie naszą wysokość i tak, ciach. Pas, jest. I tak, tu sobie to będzie zjeżdżać w dół, a tu sobie wjedzie w dół. No, takie hula kula. To naprawdę jest ciekawa taska. Dalej, kolejne miejsce dla statków, gdzie by byli potrzebni. To tak, tu widzę, że będzie zaraz ten sam problem, co był przed chwilą.
Dajmy sobie jakoś też tego jakoś tak daleko, to nie chcę odsuwać, ale gdzieś tu może być. Dobrze, i tak. Zaraz puścimy tutaj wspólnego, wiecie co, statki. Ja trochę biorę pauzę teraz, bo no wiecie, by się przydał czas. W ogóle my to podłączyliśmy. A nie, tego trzeba nie, po prostu nie trzeba było podłączać. I tak. To wywal. W ogóle tu jest jakiś ten, no też jest dziwny zrobiony, ale. Oj, 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 oj. Trochę tu już za dużo pojechałem. No ma. To takie na razie te co tu. Halo. Dobrze, na razie takie proste triki, które mi się tu nasuwają od razu na samą rzecz, to na przykład. Na koniec są podłączenie. Nie ma tych, to można odłączyć, tak? I dajmy tu sobie tą już ścieżkę, w sensie to podłączenie. I ja tu sobie zrobię po prostu most, taki duży most. O, i o. I tak. Stąd. I tu. Okej, dobra. To wam trochę przyspieszy ruch. Już nie mówiąc o tym, że to będzie autostrada wolności. Tak samo jak to. Albo może nie. Dobra, to tamto może nie być autostradą. Ale te tutaj jak najbardziej mogą. Już nie mówiąc o tej trasie. No ale dobrze. Tak, żeby tutaj nie było wszystko autostradą. Ludzie zaczyna. O kur. Kurtur! Czemu ludzie zaczęli nagle uciekać? To jest zła wiadomość. Musimy trochę przyspieszyć czas. Nie możemy zejść tam poniżej 25 tysięcy, więc to nie jest jeszcze akurat aż tak złe, ale wiadomość, że już zaczęli uciekać, jest złą wiadomością. Ja na razie nawet się tutaj zbytnio dobrze nie zacząłem bawić. Okej, jesteśmy na minusie, fajnie. Dobrze, że w tym scenariuszu możemy być na minusie i jeszcze gdać. Także to jest plus, tak? Ja w ogóle na zegarku to jest 18 już minut. No to ciekawie. Dobrze, czy my tutaj gdzieś jeszcze dajemy sobie przystanek? Tak, byśmy dali sobie przystanek jeszcze. Chociaż czy tu jest potrzebna dama? Nie. Statków nam wystarczy. Teraz tylko trzeba postawić tam to miejsce, z tego wypływają. No jest trochę do tego też. Dobra, dobra, dobra. Tu sobie dajemy. I tak, tu ogólnie jest całkiem. Natomiast tu się już robi problem. Bo i my to zrobimy na sposób. My to sobie zrobimy na sposób. My tu sobie poszerzymy koryto, co nie? Tak tu dotąd. A stąd zabierzemy koryto. Tak, żeby woda płynęła tam, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie ono chce. Dzięki temu moje statki będą płynąć tam, gdzie ja chcę. I teraz. I tak jest kicz. A był taki dobry plan. Dobra. Czy możemy wziąć jakiś kredyt? Tak z ciekawości. Tam chyba możemy. Dobrze, to tak. Na pauzie sobie budujemy futę. Dawaj tutaj autostradę w kosmos. Linie pomocnicze się tu przydadzą wyjątkowo. Nie, nawet tu nie może być sand. Tu nawet nie musi być sandbarów. Chwila. Proszę o linię prostą. I dawaj wzwyż na maksa. Tu się. Budowa schronów. Tutaj nie są potrzebne schrony.
Dobrze, i czy pod tym przejedzie, przepłynie to coś? Czyli nie. Nie to nie. Czyli trzeba mostek zabić tak. I później zabić po prostu zakręt. Okej, może być. A te... Sprawdźmy, czy teraz przepłynie. Teraz nie przepłyniesz, no. Masz szczęście, że płynąłeś. Dobrze, no i tutaj już sobie to ładnie podłączymy. Dobrze, teraz to samo trzeba zrobić po drugiej stronie. Czyli gdzieś tak tu, dotąd i tu sobie podłączymy. To w dół. To nie musi być aż tak bardzo w kosmos wywalone. Dobrze, no i co najważniejsze, statki będą wypływać. Nawet dłonie. Dajmy sobie, spróbujmy postawić to tutaj. Okej, okay, może być. Ciach. Ciach. Wow, wow, wow. Znowu wszedłem w te bugi. Stąd se podciągnijmy. No. Może być. Tu ogólnie się wszystko topi, ale to mniejsza z tym. Dajmy sobie drogę gruntową, bo tutaj zbytnio nie musi być często podłączenia. I do was. Dobrze, woda i prąd. Tutaj nie ma wody. Jest w ogóle jakiś ten wodnik, był niezły, bo wszędzie jest woda, ale on poza tym. Dobra, podłączone, podłączenie. Dobrze, teraz tak, statki, linia statkowa. Chyba nie, no, wiem, jakiś będzie się jeszcze inny transport, czy tam jakiś węzeł podobił. A tak to płyniesz tu, tu, a jacy zadowoleni, pierwszy ich środek transportu, ciekawe czemu. Tu, może bo to jest jakiś scenariusz transportowy, tu, tutaj, tu będzie dużo statków, będą się kotkować, ale o to tu przecież chodzi, tak. Tu. I tu na górę. Telefon nie ma, lecz masz udostępnienie internetu i udostępniasz komputerowi, żeby wysłał najnowszy odcinek. Dobrze. Zwolnijmy sobie czas. I tak. Czemu tu się rypie taki kodek? Okej, wiemy, czemu tu się taki już rypie kodek. I czemu tu pip, 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 pip jest taki duży węzeł. Dobrze, po pierwsze trzeba wywalić to. Po drugie, czemu to nie jest podłączone? Może ja to rozwaliłem przypadkiem, ale nie wiem. Więc to sobie podłączymy. Po drugie, światło. Światło, światło, światło. Światło proszę powyłączać mi prawie wszędzie w całym mieście. To naprawdę ruch w naszym tym czymś usprawni bardzo, bardzo ładnie. Już nie mówiąc o tym, że tutaj w niektórych miejscach to jest naprawdę tragedia. A tutaj to w ogóle burmistrz też pojechał na maksa, bo są drogi tylko i wyłącznie jednokierunkowe. Dobrze, pójdę już ten twój oszołomiaństwo. Ale to. Ale tu jakiś wjazd by się przydał do tych frajerów. Dalej. Tu wszędzie jest przemysł. To może być. A tu musi być to. Dobra, no i tam macie już jakieś jako takie wjazdy. Dalej, skrzyżowanka. No to wszędzie trzeba je powyłączać. Wiecie, to ja może podobę poza odcinkiem, bo tego jest tu jest tego dużo. Tu jest dużo tego syfu. Co to tam było? Chyba nie wiem. Chyba nie wiem. Czekajcie, tu jest... O, to jest po prostu piękne jeszcze. Ja to widziałem już wcześniej. Ale no zobaczcie, to robi z alei drogi. Nagrywa zamadzenie śmieci. Dobrze, ludzie zaczęli się sporo tym wprowadzać. Jest bardzo słusznie. Tu nie ma problemów, tu też. Ale tu jest jakiś kicz. Co tu? Co tu? Co? Dobrze, nie. Nie. Nie, 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 nie. Co on tu? Ja nie mogę.
Jak można być takim pip? To se wywalimy. Chociaż zjazdy do środka były nawet fajnym pomysłem. Ale... to sobie wywalimy również. I tu czegoś takiego na pewno nie będzie. Tu te zjazdy... No fajny pomysł, że poprowadziłeś autostradę, ale ta autostrada powinna mieć sundobudy. I ta powinna być w dwóch kierunkach tutaj. Bardziej w ten sposób. Już nie mówiąc o tym, tak. I że tutaj musi być tak. Tu również dawaj sundobudy. I tak. Czyli tu będą. To sobie odczepimy. Cztery pasy. O kurczę. Ta droga jest wymagająca budżetowo. I to naprawdę mocno. Dobrze, ale to tylko taki krótki fragment, gdzie musimy naprawdę coś. Po prostu coś. Co ja myślę? A nic. Już myślałem. Czy wy sądzicie, że tu jest tyle potrzebnych pasów? Bo ja się szczerze nad tym zastanawiam. Znaczy, na pewno by im to pomogło, ale. Dobra, nie. Nie mam. Po prostu zamontujemy wam tutaj taką dużą drogę, co nie? I tu będą zjazdy. Tak, póki co. Wyłączmy sobie z światła. Wy tu sobie w powietrzu chwilę postójcie jeszcze. I tak, gdzie ta droga by zjeżdżała? Najlepiej to, żeby on tutaj sobie zakręciła dosyć mocno i brutalnie. I czy to musi być aż taka duża droga? To nie musi być aż taka duża droga. Możemy sobie po prostu zakręcić tutaj. I ja bym sobie chciał tu wjechać. Tu, w tą drogę. Mówiąc, to jest akurat fajne. To jest akurat dobry patent. O, coś takiego. Dalej, tutaj. Ile jest na zegarku? 27 minut. Z tej serii chyba nie będzie tutaj mopsów. Ogólnie zastanawiam się tutaj. To znaczy nigdy nie było z tej mopsów. Tak. Dobrze, to ta część jest zrobiona. Teraz tak. Teraz tych idiotów trzeba zrobić. Dobrze, to tak. Wam puścimy tą drogę dotąd. Natomiast tutaj naprawdę się bardzo i bardzo prosi ta czteropasmówka. Ja ją dam. Tylko musimy trochę zrobić. Bo wzięliśmy już jeden kredyt, nie możemy aż tak bardzo się zdłużyć. Tak w ogóle to tutaj. Mam nadzieję, nie ma światła. Światła trzeba jeszcze powyłączyć tutaj, co teraz zbudowaliśmy. Ciach, ciach, ciach. Tak, to powinno trochę przyspieszyć. No ale tą poczwórną trzeba dokończyć, bo... Oni się zaczną zastanawiać, a jak my mamy stąd wyjechać w sumie. Okej, czekamy teraz na to. To ja się w tym czasie napiję. I proszę bardzo, już mamy. Świetnie, ładnie, prawidłnie. I się pojawiły światła, czyli wypad światła. I to miała być ta droga. I tu tak samo ta droga. Dalej. Ta droga, ta, w ogóle ta, to tak, to jest jakoś, ogólnie wszystko w tym mieście jest jakieś takie trochę wywalone. Nie wiadomo po co, co i jak. Ale już mniejsza z tym. Tu sobie zrobimy wjazd. Tu sobie zrobimy wjazd jeszcze jeden do miasta. I tu zrobimy sobie jeszcze jeden z wyjazd z miasta. Co nie? Żeby to się trochę nam lepiej tutaj to jeździło, bo tu zobaczcie jakie tu są straszne korki.
Dalej, tutaj jak już dokładnie zostało zbudowane, to sobie zrobimy w ten sposób. Są te budynki, ale niestety. I tu coś takiego. Dalej widzę kolejne wodne skrzyżowanko. I kolejne rondo. Czemu te rondo jest w złym kierunku i czemu nie jest zrobione z autostrady? Dobra, dajemy po pierwsze tak, autostrada. A po drugie to w przeciwnym kierunku. Dobrze. Bo jak robisz to w takim kierunku, to coś się będzie kotkować. To tu nie ma zmiłuj. To tak będzie wyglądać, jak wygląda. I teraz tak, już kończymy ogólnie dzisiejszy odcinek. Zobaczmy, jak tam nasze statki. Jeden pasażer. Chyba se kpisz. Jest więcej pasażerów. Wow, co to jest? Tutaj to jest dużo ludzi. Dobrze, w następnym odcinku bardziej już się zajmiemy jako takim transportem. I tak, w końcu chyba tego nie zrobiliśmy. Miał być jeszcze jeden tutaj. Wjazd na autostradę. No, pójdźmy do sobie stąd. Tu. Jeden zjazd stąd. Tu. I stąd będzie od razu też wjazd. Bo chodzi o to, żeby to już jako tako trochę działało. Ponieważ mamy. Dobra, no widzę, że trzeba było już kończyć ten odcinek. Ale trochę tego. Nie, no poczekajcie. Ja nie chcę tego zakończyć w takim tragicznym, jak to wygląda teraz w tym mieście. Dlatego tą autostradę sobie wpuścimy tutaj w dół. To jest naprawdę kosztowne. I tu bym chciał wyjechać. Tylko tu widzę, że jest problem. Bo złe miejsce postawiliśmy. Tu bym chciał wyjechać. Dobrze, jesteśmy na minusie. I ludzie uciekają. To nie jest dobrze, że ludzie uciekają. Dobrze. I tak, z tego na pewno zaczniecie korzystać. Bo to jest dobre ułatwienie drogi. Dalej, kolejna rzecz, to tak. Tu widzę, że. A, to jest kolejny z tych beznadziejnych przejazdów. Dobrze, widzicie. Znaczy, najlepiej to byłoby chyba na timelapse to zrobić. Jakimś długim timelapse to wszystko tutaj, co tu trzeba naprawiać i w ogóle, bo tego jest tutaj strasznie dużo. Nie mówiąc o tym, że po pierwsze wjazdy muszą być duże, w sensie podwójnymi autostradami. Dobra, przyspieszmy sobie trochę czas. To tak, tutaj trzeba po prostu poczekać. Ciach. Po drugie trzeba wyłączyć wszędzie światła. Na tego typu miejscach to jest wymagane, bo inaczej to wygląda tak jak tutaj. No i teraz już to powinno trochę bardziej ruszyć. Po trzecie, i co najważniejsze, to musi być czteropasmówka. To też musi być czteropasmówka. I ten tu zjazd, to też musi być zjazd i wjazd. To będzie dwupasmówka, wjeżdżająca w cztery pasy, z czego tu będą zbyt same zbocze. Okej, tu w ogóle jakiś jest. Co to jest? Nie. Tego tu nie będzie. Bo to jest kompletnie. To nie było kompletnie bezsensowne, ale. No trudno. Tu jest taki bałagan. Dobra, tym się trzeba będzie zająć w następnym odcinku. Bo tego to po prostu aż głowa na to mała. Ten gościu. Oto ten poprzedni burmistrz na Wietrzynie, bo to jest jakiś skandal. Maniakbym oglądał pracę moich kolegów. To tak to wygląda. Wszystko trzeba poulepszać. Dawaj. Tu trzeba dać też drogę. Tu dwa pasy. O, tu się już chyba obydwa ulepszyły.
Czy tutaj nie, tu nie ma. I tutaj. Tu są cztery. Tu również. I co tu się. O ty. No tak to wyglądało. Czy oni mają. Czy oni... Tak, nie mają zjazdu. Czemu oni mają podwójny tutaj w ogóle? Co? Co? Czemu? Powiedz mi po prostu czemu, gościu? Tak zepsułeś to miasto. Dobrze, i tu musi być wjazd. Co nam naprawdę bardzo ułatwi sprawę. Już nie mówiąc o tym, że dzięki temu sobie tutaj ulepszymy drogę. Tutaj do zjazdu musi być coś tego typu. Z czego dwa pasy stąd będą jechać tu. I jeden będzie odjeżdżać tu. I jeden będzie tutaj z powrotem wjeżdżać. Tak tu. Tu naprawdę trzeba się już trochę pokręcić. I tu powinny być też dwa pasy. Tu cztery. Tu nie ma żadnych najmniejszych skompromitowań. Tak, tu powinny być cztery. I tu są cztery. Dobra, trochę to już lepiej jedzie. Co nie znaczy, że tutaj jest cały czas jakiś cyrk. Tu jest jakiś cyrk w tym mieście. Dobrze, bo ja już to zaczynam ściągać. Zobaczmy sobie, ile przegraliśmy już. 9 tygodni. No tak, bo ja to tak zatrzymywałem co chwilę, żebyśmy jakoś to mogli zrobić, no nie? Ludzie, no to będą powoli iść jedną w drugą. Mamy 68. Zobaczmy sobie, jak mamy z mapy, jak sobie wyjdziemy. Sobie zobaczymy. 67. I tak. Tu stworzyliśmy dzisiaj ten nowy korek. Bo to nie było w ogóle tak podłączone. Ale do tych sobie pociągniemy jakąś dużą drogę i wtedy trochę będzie prościej. Tu jest w ogóle jakaś koniczyna, tutaj nie widziałem ogólnie tutaj. I tym się teraz zajmę. W ogóle to, co będziecie widzieć w następnym odcinku, to będzie po wyłączeniu wszystkich świateł. I tutaj wszystko stało, a tylko dlatego, że tu było trochę to źle zrobione. No a tutaj cały czas jest problem. Ten cały węzeł zostanie przebudowany na początku w timelapsie. W następnym odcinku. Światła wyłączę poza teraz odcinkiem i tu już trochę to lepiej wygląda, chociażby tutaj. Tu jeszcze z tych rzeczy, których nie zabiłem teraz. Trzeba puścić tu coś takiego. I teraz to będzie też trochę szybciej już wszystko całe jeździć, no bo jeżeli mosty to autostrady, bo zobaczcie, tutaj zabiliśmy tą dużą drogę, to teraz już szybciej to wszystko płynie, co nie? Także tak. Tak, dobrze. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, trochę sobie zaczęliśmy tutaj, puściliśmy promy, co prawda, one tam jako tako to nie zabierają ludzi. 19 w teorii, a jeżeli sobie klikniemy na jakiś statek, to zaraz zobaczymy tutaj, ty płyniesz w tym kierunku. To on ma 50 osób, czyli jest pełen. Okej. Okej. Gdzie to jest? Co tu się wyprawia? Co tu się kurde wyprawia? Dobrze, nie, domu. Natomiast to sobie musimy zwiększyć do większej liczby pojazdów. Teraz co? Będzie 50 pojazdów teraz jeździć? Się pojawiają chyba nawet teraz, tak? Tak. Jak naklikniemy na ciebie, 8. No, zobaczymy, ile ich tu wypłynie. Powinno nam się pokazać tutaj 8. Póki co jest 8. Dobra, wygląda, żeby to nam zaczęło zarabiać. I ostatnią rzeczą, którą damy w naszym mieście, damy coś, co uzdatnia ruch, nie darmowy transport publiczny, tylko pierwszeństwo dla promów. Sterowce edukacyjne będą sobie latać, ale to w przyszłości, może na razie nie. Wysokie ceny nie.
Gdzieś to było. Może bardziej tutaj. Nie. Zakaz wysoki. Zachęta do rowerzystów. I to już naprawdę nam dosyć ładnie, mocno pomoże. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobało, zostawcie górę. No te ścieki, to tutaj to po prostu pięknie ten statek płynie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie i nie chcecie przegapić kolejnego odcinka na tym kanale, to możecie zasubskrybować kliknąć ten dziwny dzwonek. No i nie przegapić kolejnego materiału. Cześć!